Warta Bolesławiecka została odnotowana na pergaminie lokacyjnym Lwówka w roku 1217, chociaż pierwotna osada ludzka zapewne istniała w tym miejscu już wcześniej. Wieś znalazła się także w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego sporządzonej w roku 1305. Kronika Bolesławca z lat 1829-1831 autorstwa Bergemana zawiera informację, iż przed wiekami stała tu przydrożna gospoda nazywana Die Warte. Samotni podróżni mieli podobno w niej oczekiwać na innych wędrowców, by dopiero w większej grupie przemierzać gęsty las, osłaniający drogę wiodącą stąd do miasta. Tak próbowali zabezpieczyć się przed rabusiami, często napadającymi w tej okolicy na przejeżdżających kupców. Z czasem przy karczmie powstawały nowe gospodarstwa, tworząc dużą wieś, która przekształciła się w osadę celną. Na mapie z roku 1736 określaną jako Warte. Tędy przebiegała granica pomiędzy ziemią lwówecką a terytorium bolesławieckim. W późniejszych wiekach w pobliżu wsi powstał ogromny kamieniołom Piaskowca. Wieloletnia eksploracja tej cennej skały pozostawiła trwałe ślady w postaci malowniczych wąwozów. Czynnym do dnia dzisiejszego obiektem pochodzącym z odległej przeszłości Warty jest oddalony od jej centrum złoty młyn wzniesiony w kolonii Niebelczyce. Wykorzystywał on niegdyś do poruszania urządzeń wodę z przepływającego tędy Złotego Potoku. Niewątpliwie bardzo ważnym zabytkowym obiektem w Warcie, zresztą nadal pracującym, jest młyn, kiedyś wodny, obecnie elektryczny, którego właściciel dołożył bardzo wielu starań, żeby ten obiekt przywrócić do nie tylko pięknego wyglądu, ale do takiej funkcjonalności, jaką młyny powinny, jaką sprawność powinny sobą reprezentować. Gmina ustawiła specjalną nawet tablicę, która przypomina o tym, że ten obiekt powstał już w 1591 roku. Są przynajmniej o nim wzmianki i na niektórych tutaj obiektach stanowiących całość tego kompleksu młynarskiego są nawet tablice stare informujące o różnych latach przebudowy, odbudowy. W obiekcie są bardzo ciekawe piwnice pamiętające czasy początku funkcjonowania tego obiektu, a pobliski teren, być może stąd się wzięła nazwa Złoty Młyn, jest poryty różnego rodzaju wąwozami, które powstawały w trakcie eksploatacji materiału skalnego. Postaramy się przejść, pokazać, jak wyglądał niegdyś sposób zasilania tego młyna z niewielkiego naprawdę cieku wodnego, który zatrzymany tamą utworzył staw młyński. Z kolei z tego stawu wszystkie te później kolejne progi były wykorzystywane po to, żeby wodę przesyłać na koło wodne. Z czasem to się zmieniło, później była turbina. No tak jak wspomniałem, to dzisiaj jest młyn elektryczny, ale również poprosimy pana właściciela obecnego, pokaże nam też we wnętrzu. Zostały zachowane takie napisy, które były umieszczane na workach, które stąd były zabierane z mąką. To była taki szablon. Oczywiście wtedy to nazywano Złotym Młynem. Już dzisiaj tej nazwy nie ma. Warto przyjrzeć się, że cały ten kompleks zabudowań jest naprawdę pięknie odnowiony, a nie jest to sama Warta, można to przeczytać zresztą na tablicy informacyjnej, jest to część, którą nazywano Niebylczyce i to jest zupełnie samotny obiekt tutaj w Warcie. Jak już było mówione wcześniej, pierwotny napęd młyna, jego urządzeń, zapewniał strumień, ten, który tu przepływa do dnia dzisiejszego, ale oczywiście nie bezpośrednio kierowany z tego rowu, ale wcześniej jeszcze zatrzymany i tworzący właśnie tu, w tym miejscu staw. Wtedy, kiedy ta ilość wody była wystarczająco dużo, wystarczyło podnieść zastawy i skierować ten cały strumień, silniejszy o wiele, na koło wodne. Tak jak wspominałem, ono było połączone z urządzeniami wewnątrz tej budowli. No dzisiaj nie sposób tak dokładnie wyznaczyć, gdzie były granice tego stawu. Natomiast widać, że grobla, ta droga, która jest, na pewno to lustro wody było dość duże. Natomiast z chwilą, kiedy zmieniano te wszystkie sposoby zasilania, to oczywiście też zlikwidowano coś, co być może było bardzo piękne, urokliwe, ale po prostu stało się niepotrzebne. Strumień przepływa dalej, podejdziemy pobliżu tych budynków, pokażemy to miejsca, gdzie kiedyś były
wypuszczone różnego rodzaju wały, na których osadzone były koła napędzające, te żarne, które były w środku. Jesteśmy w tej chwili w środku, w młynie, który nadal pracuje. Warto wspomnieć, że dzisiejszym właścicielem jest pan Bogdan Tkacz, który przejął po świętej pamięci swoim ojcu ten młyn. Natomiast w ogóle on był w 1994 roku dopiero tak naprawdę zagospodarowany wtedy, kiedy rodzina pana ten młyn wykupiła. Warto też wspomnieć, że ten pierwszy z prawdziwego zdarzenia młynarz, który tutaj zarządzał tym, tata świętej pamięci pana Bogdana, był żołnierzem, który przeszedł cały szlak i znając tą okolicę skorzystał, żeby tu być. Proszę powiedzieć, jak ten młyn wyglądał, kiedy rodzina przejmowała to? To bardzo w stanie opłakanym takim. Wszędzie dachy były dziurawe, woda się lała. Te maszyny to były normalnie, że tak eksploatowane. To nie są te same, które państwo zastali. To wszystko są nowe maszyny. Nowe produkcji czeskiej. Propopa. Wie pan, co mnie tak zastanowiło, bo panowie i pan i tata wcześniej dbaliście bardzo też o taką historyczną stronę, żeby zachować wszystkie budynki, żeby to było piękne, ładne. Pamiętam, że kiedyś przed młynem nawet leżała taka długa oś, prawda, która służyła jeszcze z czasów, kiedy to był młyn wodny. Tak. Prawda? I proszę powiedzieć, czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach ten młyn, no, ważną rolę jeszcze spełnia, wielu ludzi tu przyjeżdża swoje płody przywożąc, żeby... Tak, ja staram tak tradycyjnie takie usługi robię, na przykład ktoś przyjedzie przemiał zboża, tam czy 100, 200 kilo, no to przemielam i wydaję mąko, trębę i robię takie usługi, na przykład woreczki, mąkę pakuję woreczki po 10, 15 kilo, czy po 5 i tak sprzedaję. Na takiej zasadzie działam. Nie, no bardzo dobrze, bo to chyba odpowiada tym, którzy z tego korzystają. Tak. Znaczy moja mąka jest taka naturalna, bez tych konserwantów, żadnych nie dodaję wybielaczy ani niczego. Po prostu jest naturalna z pszenicy. Tak prosto z młyna. No wie pan, młyn z tradycjami to musi podawać wszystko w sposób tradycyjny. Z tego co pamiętam, to tutaj są jeszcze zachowane miejsca, gdzie przedwojenne są napisy, prawda? Tak. Wtedy to był złoty młyn. Możemy tam przejść zobaczyć to? No proszę. Mąka, która z tego młyna była wysyłana, na wszystkich workach miała przykładaną taką formę szablonu i był napis, skąd ta mąka jest. Złoty młyn, stara warta. I to tutaj widocznie ktoś, jak sobie w tym młynie sprawdzał, jak to jest, próby robił, to takie właśnie rzeczy porobił, że to zachowało się bardzo ładnie. No i sobie można wyobrazić, że gdzieś, może jeszcze na świecie, są resztki tych worów z takimi napisami. Dlatego ich jest tu kilka, po to, że ktoś próbował, jak ten szablon działa. To tu jesteśmy w sercu starego młyna, a tutaj była turbina, tak? Wodna. To pozostałość właśnie. No nie wiem, jak to działało, ale widać, że tam gdzieś pod spodem rzeka płynęła, tu było koło napędowe, tam jakieś ten. Ale proszę powiedzieć mi, bo to jest oś, jedna z tych osi, które... Tak. I tam może to właśnie tu było koło, no nie wiem, trudno otworzyć to było, ale to pozostało właśnie. Tu nawet widać ten, smarownica. I silnik napędza te koło, nie? I tu ta oś jest, oś, i to są te koła. I każde koło ma połączenie z tym. Z jakimś mechanizmem tam. Z tym mlewnikiem, nie? Mm-hmm. To napędza mlewnikiem. A proszę powiedzieć, czyli to jest takie serce tego wszystkiego. Jeszcze przed wojną to działało. Tak, tylko kiedyś to poruszało cały młyn, ale teraz już tylko porusza te mlewniki, a już tamte maszyny mają swoje własne. Tak, tam każdy ma swój. A jeśli, jak wtedy była, to jeszcze... I to są drewniane rzeczy, jak widzę. No to niektóre są to metalowe, te drewniane koło. Czyli jak była wodna, forma napędu, to też tutaj gdzieś było przesyłane. Tak, I co to jest? Tu się jakoś wstępnie czyści to? No tak. Po prostu czyści zboże z brudy, tak? Oczyszcza, czyszczenie zboża.
Jak to się, i to się otwiera jakoś? Tak. Ale to nie, nie będziemy otwierali, bo to chyba... Tak, bo to trzeba skręcać i to widzę. I proszę, a to są oczywiście wzierniki do sprawdzenia. Tak. I to też jest stare wszystko. Tak, to już jest stare, przedwojenne. Proszę powiedzieć, ta tablica to jest tablica mówiąca o czym? O pożarze, tak? Tak. Bo ktoś tu był taki, znał niemiecki, to przeczytał i przetłumaczył, że... Bo ja z początku myślałem, że to właśnie rok budowy tego budynku, coś to nie. To jedno... Nie, nie, tam widać, że to jest... 1821, pożar był i odbudowany został. Ten wtedy pożar całkowicie spopielił tutaj te wszystkie urządzenia. Za gminy, to, za GS-u to było zamalowane farbą, nie? Ja to oczyściłem tak dyskretnie, żeby... I jakaś tablica musiała na tym być, bo widzę, są otwory. Oto dali. 96 tam wbili. Aha. Ja to zdjąłem. Bardzo dobrze, bo to tak. Ale już tego nie lepiłem tak, jak zostało. Sami będą. Tak. Jasne. Jadąc drogą prowadzącą ze Złotego Młyna do centrum Warty Bolesławieckiej, już z daleka dostrzega się ogromne drzewo. Ten wiekowy dąb jest jedną z atrakcji wsi, których tu zresztą nie brakuje. Ten potężny dąb, jak możemy na tablicy przeczytać, określony mianem czy imieniem Dionizy, to jest roślina trwająca tutaj około 400 lat. A więc pamiętająca najstarsze dzieje miejscowości pobliskiej, czyli Warty. Chociażby dlatego warto tu być, żeby, no nie wiem, przypomnieć takie stare hasło. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Dolny Śląsk takich zakątków, takich roślin, takich wspaniałych pomników przyrody ma wiele. Ziemia bolesławiecka, okoliczne ziemie również. I chcieliśmy po prostu przypomnieć, co zresztą uczyniła gmina Warta, że warto udawać się, właśnie teraz jest wiosna, na wycieczki rowerowe, takie miejsca odwiedzać i widzieć, że mimo tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, tej wycinki drzew, to takie piękne olbrzymy ciągle jeszcze żyją, ciągle jeszcze wspominają stare dzieje. W lesie rosnącym na południowy zachód od centrum Warty drzemią otoczone resztkami zabagnionej obecnie fosy ruiny średniowiecznego zamku. Dawne legendy głosiły, że był on połączony podziemnym przejściem z warownią w Grodźcu, co niewątpliwie dodawało tajemniczości tej budowli. Nie miało to jednak wiele wspólnego z rzeczywistością. Zamek, zwany Gwiezdnym, strzegł przejścia oddzielającego terytorium lwóweckie od bolesławieckiego. Według różnych wersji dawnych kronikarzy jego pierwszym właścicielem był rycerz Sztewic, nie stroniący zresztą od zbójeckich napadów rabunkowych, lub Cedlitz von Stern, także parający się podobnymi sposobami powiększania własnego majątku. Niegdyś na murach stała kamienna figura zakutego w zbroję człowieka, która jednak w minionych czasach zniknęła. Niewątpliwie jednym z najbardziej ciekawych, przy okazji tajemniczych, urokliwych miejsc w gminie Warta i w samej Warcie są pozostałości po tak zwanym Gwiezdnym Zamku, Sternburgu. Według wszelkich przekazów ta budowla była niegdyś dużą, a nawet powiedziałbym ogromną wieżą rycerską, która miała stać na straży tej ziemi. Dzisiaj te wielkie mury, czy pozostałości tych murów, które tu możemy znaleźć, określają na pewno też to, w jaki sposób ją wznoszono. Znaczna część budowli spoczywa w pobliżu, w dawnej fosie, w formie takich właśnie pojedynczych głazów, a historia tego zamczyska, czy tej wieży mieszkalnej jest o tyle ciekawa, że obiekt ten doczekał się kilku wierszy, które mówiły o jego przeszłości, o tym, że tutaj toczyły się walki. Była przywołana też taka legenda, która wspominała kamiennego rycerza Stibica, który gdzieś stał na murach i w nocy ożywał, wtedy kiedy się w pobliskim kościółku odzywały dzwony wieszczące północ, schodził na dół i wszystkich ludzi, którzy w pobliżu gdzieś tutaj się kręcili, mordował. Oczywiście tak wyglądała legenda. Prawda, jaka była, trudno powiedzieć, na pewno nie taka, że kamienny rycerz ożywał. Co jeszcze ciekawego z tym miejscem jest związane? Otóż to, że
przez wiele, wiele lat okoliczne pola także nazywano gwiezdnymi polami i właśnie w tym miejscu te pozostałości nawet prowokowały ludzi do szukania owej kamiennej figury, która miała stać na murach tegoż zamczyska. Chyba skończyło się to niczym. Niemniej warto troszeczkę bardziej wnikliwie przejść wzdłuż tych murów, zobaczyć, jak te mury wyglądają, jakie tutaj są pozostałości tegoż właśnie obiektu i stwierdzić, że niestety takie bardzo prastare obiekty, takie zabytki, no dzisiaj nie znajdują żadnego szacunku u osób odwiedzających te miejsca. Pomiędzy polami przylegającymi do Warty Bolesławieckiej i Wartowic widnieje wał, po którym przebiega ocieniona drzewami aleja. Prowadzi ona do zdewastowanego cmentarza dworskiego. Głównym obiektem tej romantycznie zlokalizowanej nekropolii jest mocno uszkodzone mauzoleum, wybudowane w formie potrójnego grobowca. W pewnym oddaleniu od murów, od ruin Gwiezdnego Zamku rozciągały się też pola, które na niemieckich mapach noszą nazwę łąk szubienicznych. Oczywiście to tylko jest takie domniemanie, ale prawdopodobnie tam gdzieś musiano też tracić różnego rodzaju złoczyńców. Być może stawiano tam szubienice, na których ci, których skazywano na taką śmierć haniebną, kończyli swoje życie. My jesteśmy w tej chwili w nieco innym miejscu, które znajduje się pomiędzy dzisiejszą Wartą Bolesławiecką, a tak zwanymi Wartowicami. Nieco inaczej to się niegdyś nazywało. I właśnie tutaj, na takim pięknym pasie, wkomponowanym pomiędzy dwa pasma pól, na pasie, który też był ocieniony pięknymi drzewami, utworzono grobowiec rodu Frankenbergów. Byli to właściciele pałacu, czy włości też w Warcie Bolesławieckiej. Jest to taki tryptyk. Warto zwrócić uwagę, że te porozbijane płyty nagrobne miały kiedyś zapisane dokładnie dane, kto spoczywa. Jedna z nich nosi taki wieniec jeleni, poroże jelenia. Prawdopodobnie było to bardzo ściśle związane z funkcją jakiegoś łowczego, bądź przynajmniej kogoś, kto zajmował się tutaj sprawami łowieckimi na tych terenach. To jest cmentarz. Oprócz grobowca tej rodziny, są tutaj również pochowane szczątki ludzi, którzy byli związani jako służba w tym dworze. To jest po prostu cmentarz. To, w jaki sposób jest potraktowany, jak są porozbijane te nagrobki, no, stanowi naprawdę wielki wstyd. Niemniej dzisiaj jeszcze jest specjalna tablica informująca, że to też się wlicza do tego szlaku pięknego rowerowego, a warto wejść, zobaczyć, co po tym cmentarzyku zostało. Przy okazji jeszcze tylko powiem, że nieco dalej przebiegała linia kolejowa, która dostarczała wagony towarowe do pobliskiego kamieniołomu, a przy tej linii też można znaleźć krzyż pokutny, który upamiętnia najprawdopodobniej jakąś zbrodnię, która tutaj miała miejsce. To jest brama wejściowa na tą niewielką nekropolię i warto czasami przyjść, zastanowić się nie tylko nad ludźmi, którzy tutaj są pochowani, ale też nad naszą formą traktowania takich miejsc. W mauzoleum pochowano pułkownika w stanie spoczynku hrabiego Klemensa von Merwelt, który odszedł z tego świata 11 marca 1923 roku. To jego epitafium ozdobiono wyrzeźbionym na płycie nagrobnej jelenim wieńcem. W centralnej części grobowca spoczęła hrabina Joanna von Merwelt. Zmarła 8 sierpnia 1924 roku, natomiast trzeci grób jest miejscem pochówku hrabiny Róży von Frankenberg, która opuściła ziemski padł 17 grudnia 1897 roku. Jedna z ocalonych płyt nagrobnych ludzi pogrzebanych na cmentarzyku za mauzoleum to epitafium Pawła Meinharda, zmarłego w lipcu 1924 roku. W Warcie Bolesławieckiej i okolicach tej wsi można znaleźć ciekawe zabytki obiektów służących dawniej przez lata do wytwarzania materiałów budowlanych. Są to piece wapienne, zwane także wapiennikami. W ich szybach wypalano skały wapienne w celu pozyskania wapna palonego.
Dzisiaj zapomniane, otoczone polami i zarośnięte krzewami, w okresie bujnej zieleni są niemal niewidoczne. Charakterystycznym elementem krajobrazu na Dolnym Śląsku, niektórych wsi przynajmniej, a do takich zaliczam Wartę, Żeliszów w powiecie bolesławieckim, są pozostałości po piecach wapiennych, tak zwane wapienniki. Przede wszystkim dlatego, że oglądane z daleka kojarzą się ludziom z czymś na kształt dawnych zamczysk. Są kamienne, są takie przypory, łukowate przejścia gdzieś w głąb. To są oczywiście obiekty gospodarcze, które nie mają wiele wspólnego albo w ogóle nic wspólnego nie mają z zamczyskami. Natomiast rzeczywiście, ponieważ są oddalone od głównych zabudowań, mogą takie skojarzenia budzić. Tutaj, ten za moimi plecami stojący piec wapienny w Warcie, był jednym z wielu, które służyły do przygotowywania sobie wapna używanego później w budownictwie. Warto zwrócić uwagę, że te konstrukcje były w sposób ciekawy przygotowane. One miały specjalne pochylnie, gdzie można było górną częścią tej pochylni dowozić do głównego gardzieli tego pieca materiały potrzebne do tego, żeby w odpowiedni sposób wapno preparować, czy skałę, która dawała później wapno preparować. Żeby zobaczyć, jak taki piec funkcjonował, warto się posłużyć specjalnym rysunkiem. Zwłaszcza wtedy, kiedy się podchodzi bliżej tego pieca, można rzeczywiście zobaczyć, że ta konstrukcja z tych ciosów piaskowcowych musi w jakimś sensie odwoływać się do tego, jak sobie wyobrażamy dawne zamki, ale żeby wrócić do samego sposobu konstruowania tego pieca. Te wyloty, proszę zwrócić uwagę, są przygotowane w ten sposób, że te ciosy piaskowcowe mają taki trapezowaty kształt, który poprzez ułożenie ich powoduje, że nacisk z góry powoduje rozłożenie tych sił na te części boczne i oczywiście nawet wzmacnia całą konstrukcję. Niestety dzisiaj nawet nie sposób tutaj bliżej podejść, troszeczkę tych wszystkich śmieci, tych cegieł uniemożliwia zobaczenie, jak ten piec funkcjonował, chociaż dzięki zapobiegliwości władz gminy przy takich różnych miejscach są ustawione tablice, przynajmniej ogólnie informujące, co to były za obiekty. Warta Bolesławiecka, nazywana niegdyś Starą Wartą, czyli Altwarthau, oraz sąsiadujące z nią Wartowice, dawna Nowa Warta, Neuwarthau, to miejscowości ciekawe, posiadające bogatą historię i ciekawe zabytki. Tylko nieliczne z nich, zwykle rzadko eksponowane, przedstawiliśmy w tym materiale. Niewątpliwie godnym osobnego zaprezentowania jest tutejszy katolicki kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który powstał w 1327 roku, a dzisiejszy kształt uzyskał w roku 1872. Inny historyczny obiekt to zamek zbudowany w latach 1540-1541 przez Hansa von Zedlitz. Od lat rezydencję tą pieczołowicie restauruje obecny jej właściciel. Nie ma już natomiast dawnej świątyni ewangelickiej, jak również podmiejskiej linii kolejowej. Podróżni udający się do Bolesławca bądź w przeciwnym kierunku do Nowej Wsi Grodziskiej mogli korzystać w Warcie z niewielkiej stacyjki. Wraz z likwidacją torowiska zniknął też romantyczny obraz przejeżdżających tędy parowozików. Zachodzą tu liczne przemiany, wieś rozrasta się, będąc nowoczesnym, kolorowym i zadbanym miejscem życia dzisiejszych mieszkańców.